Jałmużna Wielkopostna to akcja Caritas Diecezji Opolskiej skierowana do dzieci i młodzieży. Rezygnując z małych przyjemności i wkładając zaoszczędzone pieniądze do skarbonki, najmłodsi pomagają swoim rówieśnikom dotkniętym tragedią wojny. Po raz 29. Caritas Diecezji Opolskiej przystępuje do takiej cierpliwej pracy edukacyjnej młodego pokolenia. Polega to na tym, że my podpowiadamy dzieciom i młodzieży szkolnej poprzez taką papierową skarbonkę, taką pracę nad sobą, monitorowanie swoich głodów, swoich uzależnień, swoich pragnień, które są godziwe, ale czasami niepotrzebne. I w wyniku różnego rodzaju ograniczeń, rezygnacji, składamy pieniądze do tej skarbonki, a potem tą uzbieraną kwotę przeznaczamy na jakiś dobry cel. W tym roku proponujemy dzieciom i młodzieży, aby te zgromadzone w papierowej skarbonce pieniądze przekazać na dzieci, które poprzez wojnę, z powodu wojny już 2 lata przebywają na terenie naszej diecezji. Potrzeba im często lekarstw, potrzeba im środków ubrań, butów, odzieży w ogóle, ale także i przeborów szkolnych. Dlatego te potrzeby w miarę możliwości będziemy właśnie z tych skarbonek będziemy pokrywali.